W dziennym domu Senior Plus w Słubicach odbyło się spotkanie wigilijne. Po raz kolejny zaprosiliśmy naszych seniorów na spotkanie świąteczne. Jest to dla nas o tyle ważne, bo nie wszyscy mają tutaj rodziny. Część z nich będzie spędzać święta samotnie. Także to nasze spotkanie świąteczne dzisiaj jest dla nich taką namiastką Wigilii. Dlatego szczególnie dbamy o to, żeby było jak w domu, żeby poczuli tą atmosferę świąt. No bo tak naprawdę my tutaj wszyscy jesteśmy jedną dużą rodziną. I wiadomo, tak jak w rodzinie, czasami się spieramy, czasami się kłócimy, ale w takich momentach naprawdę czujemy to bardzo mocno i mamy nadzieję, że seniorzy, zwłaszcza ci, którzy właśnie nie mogą, nie mają możliwości doświadczyć tego ciepła rodzinnego w domu, doświadczą go tutaj u nas. W spotkaniu uczestniczył wicestarosta słubicki Robert Włodek. Powoli trudno by mi było wyobrazić sobie święta, szczególnie te Boże Narodzenie, bez Wigilii w domu seniora, Senior Plus w Słubicach, bo faktycznie to już piąty raz, kiedy mam ja też przyjemność spotkać się z seniorami w tym wyjątkowym czasie i właściwie, jeśli mogę już tak trochę na zaś powiedzieć, że właściwie co roku prawie mówię tutaj to samo, składając życzenia i co roku coraz bardziej w to wierzę, bo jesteśmy wśród fantastycznych ludzi z takim olbrzymim dorobkiem życiowym, zazwyczaj w dostojnym bardzo wieku, ale osób, z którego nie tylko z ich doświadczenia my możemy czerpać i powinniśmy, ale także z tego ich uśmiechu, z tego ich wigoru, z tego takiego pozytywnego podejścia do życia. I być może to tak trochę jest, panie redaktorze, że im człowiek jest bardziej doświadczony, im dłużej żyje, im więcej tego doświadczenia z tego długiego swojego życia może czerpać, tym bardziej pewnie rozumie, że są priorytety mniejsze i większe, że są rzeczy ważniejsze i te mniej ważne. I tego się staram od nich uczyć co roku, tak? Bo proszę zobaczyć, naprawdę, tu naprawdę jest zawsze uśmiech, tu naprawdę są łzy szczęścia, tu naprawdę jest tak jakby gwarno i wesoło. I dlatego właśnie, tak, dlatego lubię tutaj przychodzić w każde święto i dlatego chyba naprawdę sobie nie wyobrażam już świąt bez odwiedzin naszych seniorów. Dziś dużo wzajemnych życzeń i my także życzymy seniorom oraz personelowi Seniora Plus zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała.